Zgłośnia Dom Rehab. Prosto z Santrope nadajemy audycję w środek. Kurczę, chyba zawsze chciałem to powiedzieć. W środek jest w środku, w środek jest w środę, a środa to mała sobota, więc coraz bardziej radują się serca na sobotę dużo. Przy mikrofonie ja, Robert Banasiewicz, jestem terapeutą, jestem pedagogiem. Prowadzę do Mrecha, prowadzę gabinet, a dzisiejszy odcinek w środka to nic w zamian muzyczka. zamian. To inspiracja taka przyszła do mnie od mojego przyjaciela z dalekich stron, który zadał mi pytanie, pisząc do mnie maila. Pozwolę sobie go przeczytać, gdyż mam zgodę Krzysztofa na przeczytanie tegoż. Powiedz Robciu, to jak wyjść z czarnej dupy? Ucieczka w alkohol, narkotyki, pornografię, seks, to tylko leczenie syfa pudrem. Stanie w miejscu to niekończąca się zaduma, myślenie, kreowanie nieprawdziwej rzeczywistości, depresja, prokrastynacja. Nauczył się trudnego słowa. Aha. I lenistwo. Jak słuchaliście jak któregoś tam mojego podcastu, to to podobno znaczy to samo. To jak zaskoczyć? W co jednak uciec? Zmiana miejsca zamieszkania to dobry pomysł, czy tylko średni? Co może być tym kopem w dupsko, żeby ruszyć z miejsca, otworzyć konto w serwisie randkowym i wyjść w teren do ludzi, pomimo głowy pełnej wspomnień i marzeń? Samo korzystanie z serwisów randkowych bez konkretnych działań jest też tylko chwilowym podbudowywaniem własnego ego, bo na koniec dnia i tak kładę się sam spać. Nie oczekuję odpowiedzi, Robciu, bo temat nie jest prosty. Być może kiedyś posłucham na Twoim podcaście. Nie wiem, czy te przemyślenia będą ciekawe, wiem natomiast, że to bardzo powszechne marzenie o tym, żeby dostać coś w zamian. Ja to ciągle słyszę, ciągle. Myślę, że też sam długi czas w życiu mym, też zdrowieniowym, ale i zawodowo-terapeutycznym. Sam to powtarzałem, tak? że człowiekowi trzeba dać coś w zamian. Jak mówiłem w krótkiej audycji, internetowej Testament to są takie rzeczy starotestamentowe, które już e, ważność wyszła, ale podstawa była bardzo istotna. I nowotestamentowe, które tworzy w sobie na dzisiaj, w życiu. Ech. No i właśnie ta jest taka nowotestamentowa. Nic w zamian. Bo starotestamentowa to jest ta właśnie, o której mówiłem, że trzeba człowieka obdarować czymś zamiennie za to, z czego on wychodzi. Z czymś się żegna. Z kimś, z czymś się rozstaje. Przechodzi do innego trybu, na inny poziom wrażliwości, ale i poziom rozwoju. No i cóż może mieć w zamian? No nic. Nie ma czegoś takiego, co by było w zamian. Jeżeli byłem. W jakiejś rzeczywistości w moim życiu przez długi czas to się bardzo z nią zużyłem i nauczyłem się na nią reagować. Te reakcje wynikały, jak wszyscy świetnie wiemy, z jakiegoś stanu emocjonalnego. W związku z tym, że były to bardzo wysokie stany emocjonalne, więc moje zachowania były takie trochę po bandzie i trochę jakby na wirażu ciągle, a czasem i za wirażem. No i pozostała we mnie ta chęć wirażowania, chęć takiego silnego czucia i rzeczy, które potem otrzymuję od życia. No bo kiedy wybieram to nowe i rezygnuję z czegoś starego, no to cały mój organizm chciałby być na tym samym poziomie odczuwania. No ale jest to niemożliwe, więc szukam coraz to nowych, nie? tych wszystkich wymienionych pornografii, o seksów. Narkotyko, alkohol, tego trwania w myśleniu, w zadumie. To są takie rzeczy, które dają mi mocnego kopa, ale w ogóle to, to, to nie o to chodzi kompletnie. Ja myślę tak, na podstawie moich doświadczeń zdrowieniowych, że nie ma czegoś takiego, co by mi Zastąpiło, co by było w zamian. Dlatego dziś, gdy myślę o tym, że miałbym komuś dać coś w zamian tego, co on zostawił, no to ja nie mam czegoś takiego, bo nic do tego nie doskoczy. Od czasu do czasu słyszę przecież, gdy ten czy ów mówić: Pajcie, widzę przecież ludzi, a on chyba sam też tak robiłem. Takie panie trzeźwości, takie wyobrażenie, że jak kiedyś byłem najbardziej narkomańskim narkomanem, czy jeszcze kimś tam innym, to teraz będę najtrzeźwiejszym trzeźwiaczem i będę takim prorokiem i mesjaszem i będę tak na, na, nawracał i uzdrawiał dotykiem. A ja myślę sobie dzisiaj w tym nowotestamentowym rozdziale życia mego, niećpaj nic Robcio, nie ćpaj nic. Wszystko co ma takie symptomy ćpania prędzej czy później dla mnie kończy się źle. Jakąś utratą, czasem taką, której już się nie da odzyskać, bo ktoś sobie poszedł, ktoś zniknął, coś, jakaś sytuacja już więcej się nie powtórzy. Nie nic, żyj po prostu, bo choćbyś nie wiem, jak bardzo się starał, to nic nie doskoczy do sytuacji, do zachowań, do emocjonalności, która pojawiała się w związku z Twoim poprzednim życiem. A teraz będzie spoiler, bo bez niego. Nie da rady spuentować. Jest taki film Owning Mahoney o hazardziście. I tam ostatnia scena, albo jedna z ostatnich scen, to rozmowa z psychoterapeutą, który zadaje naszemu głównemu bohaterowi pytanie pod tytułem pani Mahoney: Najsilniejsze doznanie związane z hazardem od 0 do 100 Mahoney mówi 100. A najsilniejsze doznanie poza hazardem od 0 do 100 Mahoney po chwili mówi. 20. I to kluczowe pytanie, Panie Machone, jak Pan będzie żył z dwudziestką na liczniku? To jest to pytanie, które ja też zawsze zadaję ludziom. Bo z tym zdrowieniem, z tą zmianą, przebudową życia, z przechodzeniem z jednego etapu na drugi etap, jest jak z jazdą w, z biletem w jedną stronę. Zanim pojedziesz, zanim wsiądziesz, pomyśl troszkę, może to nie do końca jest ci pisane. Bo już nigdy nie będzie tak samo. Nie będzie, będziesz musiał za wszystko zapłacić, bez względu na to, co będziesz robił, czy to będzie fajne, czy nie fajne, bo za fajne też będziesz musiał zapłacić. Nie dość, że będziesz musiał zapłacić, to jeszcze będziesz musiał zapłacić chętnie, bo jest cena do zapłacenia za wszystko, co robisz. A bez względu na to, jak bardzo byś pragnął, i jak bardzo byś chciał doznać z kategorii 100, to tego nie będzie w Twojej kategorii, z Twojej perspektywy, z Twojego punktu odniesienia. Tylko tutaj można się poratować zmianą punktu odniesienia. Trzeba by było pomyśleć, że moje 20 to przecież 100 dla każdego innego. I myślę sobie, że tu o to chodzi: zmienić punkt odniesienia. Już zaczynam zmieniać coś w swoim życiu, i te zmiany są przecież poważne, bo to jest absolutnie zmiana filozofii, zmiana kierunku. Zmiana, rozwój w ogóle nie przebudowa na nowe, bo zmiana jest na nowe. No to może i to bym też zmienił. Punkt odniesienia. Moje 20 to 100 dla tak wielu. I myślę, że to jest to. Tu o to chodzi. Nic w zamian. Nie ma takiej możliwości, nie ma takich narzędzi ani metod, żebym mógł osiągnąć zamiennik. Ja tak myślę. Bo i po co? Przecież to nadal będzie obracanie się na osi narkotyko-alkoholo-innych destruktorów. Bo jeżeli szukam czegoś, co będzie odpowiadało skalą, mocą temu czemuś, no to cały czas jestem na jego osi, na jego orbicie, na tego czegoś, co z taką przecież determinacją, z takim poświęceniem zmieniam, przedefiniowuję, Idę do przodu, ale czasem też przecież musi nastąpić regres, więc za to będę musiał zapłacić. Czyli skoro tak się wysilam, to czemu ciągle miałoby to być na tej właśnie osi, na tej orbicie, w tym punkcie odniesienia? Myślę, że to szkoda czasu na to, i szkoda marnować takiej wielkiej energii i takiego pięknego życia na to. Bo przecież jak już mówiłem w, w poprzednich różnych tam audycjach internetowych z kategorii w środek, zrób sobie swoją oś. Nie dajże swoją w kategorii takiej, że nie taty i nie mamy, i nie czyjąś tam, to jeszcze swoją w kategorii moje życie, a nie w kategorii odbicie mojego starego życia. Mam skłonność. Do życia na krawędzi. Wielokrotnie doświadczyłem sytuacji, że istnieje też życie poza krawędzią. Ale czy ja muszę żyć poza krawędzią albo na krawędzi? Czy nie ma życia gdzieś indziej, troszkę bliżej normy jakiejkolwiek, nawet tej normy, która nie do końca mi tam gdzieś leży, czyli jest taką normą społeczną? Troszeczkę się przybliżyć. Troszeczkę zmienić zapotrzebowanie. Wtedy się okazuje, że to życie moje, które jest bliżej troszkę, nie jest takie cholernie wypalające, takie dramatyczne, że tych rozwiązań, których ja poszukuję, że rozwiązania te nie są takie krwawo-tragiczne, bo może mogą to być też takie zwyczajne rzeczy. Takie, o których, gdy będę myślał, to będę czuł spokój. I myślę, że tu chodzi o to, żeby zaakceptować to. Jeżeli zmieniam coś w moim życiu, czyli idąc za Krzysztofem, wychodzę z czarnej dupy, to warto byłoby wiedzieć, skąd wylazłem. Zaakceptować pewną rzeczywistość, wziąć ją w ręce swoje i zaplanować coś, moje własne życie, żeby niekoniecznie było to na osi destruktorów. Że może tym razem zbuduje coś na osi jakichś konstruktów, wymyśl coś fajnego, bo tak wiele nas otacza syfu, tak wiele jest wokół przedstawień zła, po to, żeby pokazać, jakie ono jest złe. Nawet ludzie, którzy mają bardzo fajne ideały, ciągle posiłkują się. Złem przedstawianym, żeby siebie pokazać. Patrzcie, jak ja jestem dobry, bo stoję na bardzo gównianym tle. A może warto byłoby poszukać rozwiązań w kreowaniu? Weź swoje życie jako coś najcenniejszego, weź sobie to wyobrazić. Bert Hellinger mówi o złotej piłce. Ja myślę, że to jest taka fajna metafora mojego życia. Jak wezmę taką złotą piłkę, nie wiem, wielkości piłki tenisowej, myślę, że większość wie, jaka to wielkość. Taką złotą piłkę i zacznę dbać o nią jak najcenniejszy skarb, bo przecież taką jest ta złota piłka, zwana moim życiem. I zrobię z tego coś dobrego, coś fajnego, coś, żeby coś po mnie zostało, a nie tylko westchnienie jakby jęknął świat. W odczuciu ulgi. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest z kategorii tych dni takich szalonych. Pędzi od rana samego i jeszcze chyba się nie chce zatrzymać. Wiele rzeczy fajnych było. Przyszły do mnie nowe ptaki, więc zaczyna się za niedługo sezon lęgowy, więc to mi zawsze nakręca fajnie. I w tym takim szalonym dniu, pędzącym przed siebie, jak rozpędzony pociąg, chcę Wam życzyć szacunku dla złotej piłki, żeby ta złota piłka. W moich dłoniach i ja razem z nią był na osi tej złotej piłki, która będzie wykreowana nie w odniesieniu do przeszłości, tylko w takim odniesieniu do tego, że 20 to jest w porównaniu ze 100. Ale kiedy nie będę tego porównywał, to 20 to będzie wszystko, co mam. I to jest super. Życzę wam. Radości, pogody ducha i takiego zadowolenia, ale i wdzięczności za 20, bo to wszystko, co macie, i nic w zamian. Do usłyszenia w kolejny wśrodek. Pozdrawiam, Robert Banasiewicz. Dom Rehab Sandrope.